Ewangelii Marka. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. To krótkie słowo z Ewangelii dzisiejszej to rozpalenie w nas na nowo zaufania do Pana, do Zmartwychwstałego. On jest ze mną w mojej samotności. On w moich ograniczeniach towarzyszy mi, by ten świat nie pochłonął mnie, ale by był drogą mojego zbawienia. Dziś, kiedy wspominamy Maryję w jej fatimskim obliczu i tajemnicach, otwieramy się na orędzie nadziei dla wszystkich. Przypominamy sobie to orędzie pełne pokoju, wołanie, byśmy pokochali i odmawiali różaniec. Dziś potwierdzamy nasze zawierzenie i zaufanie miłości, która jest dla nas jak dobre lekarstwo. Maryjo, niech nasze trwanie przy Tobie prowadzi nas do przemiany życia. Chcemy być wierni różańcowi, o który prosisz, tak by świat cały doznał ocalenia, wyrwania z rąk złego. W trzecim roku I wojny światowej Najświętsza Panna stąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju. Trzymała w ręku różaniec, broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen. Maryja swoje czyste i niepokalane serce otwierała dla grzeszników. W tym chaosie wojny i nieprawdopodobnym zamieszaniu Matka Boża wybiera nie uczonych, a prostaczków, nie mężów stanu, a trójkę małych dzieci, nie generałów, a zwykłych pastuszków, i ich czyni posłannikami pokoju. Orędzie Maryi z Fatymy jest proste, jest czyste. Jeżeli się nawrócimy, jeżeli będziemy odmawiać różaniec, przyjdzie dar odmiany. Maryjo, w naszych modlitwach wołamy usilnie, błagamy, prosimy za tylu ludzi. Stawiamy się za naszymi bliskimi. W jakimś sensie na ramionach naszych błagań nosimy wręcz świat cały. W tym pełnym burz czasie, kiedy wojna wciąż jest widmem ciążącym nad nami, prosimy o dar pokoju dla całego świata. Prośmy o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.